Maski opadły, dziś nikt tam nawet nie udaje, że chodzi o to, żeby zmienić polski rząd na rząd Donalda Tuska popieranego przez Berlin. Takich komentarzy słychać coraz więcej. Komentarzy po skandalicznej wypowiedzi niemieckiego wpływowego polityka Manfreda Webera, który mówi wprost: budujemy zaporę ogniową przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce. Ta arogancka próba układania polskiej sceny politycznej przez Niemców spotkała się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją. I właśnie o tym Bartosz Łyżwiński. Lada dzień zacznie się kampania wyborcza. W rolach głównych politycy, dodajmy polscy, choć swoje polityczne cele w naszym kraju bez ogródek zapowiedzieli Niemcy. Ci wierzyć nie chcę, ale oni to mówią otwarcie, to jest porażające. Porażające, że Manfred Weber chce wpływać na wybory w Polsce. Budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Miękkimi metodami, w cudzysłowie, skolonizowania, uzależnienia Polski i stworzenia Polski praktycznie przystawki Berlina. Manfred Weber to szef Europejskiej Partii Ludowej, który zastąpił Donalda Tuska, bo ten wrócił do Polski. Cel i środki są w tej sytuacji oczywiste. Zainstalować tu marionetkowy rząd pod dyktando niemieckie. I tym rządem miałby być Donald Tusk. Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski od tych planów usiłował się dystansować. Mnie jakoś mniej interesuje, kto w tej chwili nam kibicuje, a kto nam nie kibicuje. Tego typu uniki na nic się zdadzą. Für Deutschland. Lider Platformy Obywatelskiej nigdy nie ukrywał, że polityka Berlina była i jest mu bliska, wręcz przez niego podziwiana. Eure Art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland. I mogą liczyć na wzajemność, na przykład niemieckiej polityk Ursuli von der Leyen. Bon courage, my friend, and Donald, remember, when we see each other again, we'll see you, as you've said, as a prime minister. Za tymi wzajemnymi uprzejmościami kryje się po prostu polityka. Niemcy zakładają, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to następny rząd od tych reparacji odstąpi. Von der Leyen, podobnie jak Weber, to polityk Europejskiej Partii Ludowej, która w Komisji Europejskiej ma aż 1/4 wszystkich komisarzy. Taka polityczna dominacja w Komisji Europejskiej może służyć jako potężne narzędzie politycznego nacisku. Trudno o lepszy przykład niż blokowanie Polsce pieniędzy z KPO. Pieniądze za rzekomą praworządność lub, jak mówiła Niemka Katarina Berley, zagłodzenie Polski. Te wybory w Polsce będą o tym, czy będzie w Polsce Polska niezależna, czy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy też będzie z dominacją niemiecką rządziła Platforma Obywatelska. Niemcy w Polsce nie powinni mieć nic do powiedzenia. Ale chcą mieć. Niesamowity poziom arogancji i pewności siebie. To po prostu brakuje słów i to można powiedzieć tutaj: maski opadły? A skąd taka pewność, że można liczyć na Tuska? Spiegel, łatwy wchodowy lead dla Merkel. Bild, jestem dla Niemców. O tym w filmie Marcina Tulickiego, Ich człowiek w Brukseli. Dziś o 21:30 w Jedynce i TVP Info. Donald Tusk ist einer von ihnen. Bartosz Łyżwiński, Wiadomości.